Słownik higieny psychicznej. Doktor Tadeusz Kobierzycki, filozof, Stefan Stawski, psycholog oraz socjolog Leszek Korporowicz będą w dzisiejszym programie z cyklu Słownik higieny psychicznej mówić o tym, co nęka wielu z nas, o samotności. Punktem wyjścia dyskusji niech będzie pytanie, czy samotność to problem jednostki, każdego człowieka z osobna, czy może problem społeczny. Jest to efekt odrzucenia przez społeczeństwo. Człowieka przez społeczeństwo, a więc jest tutaj element jednostki i element grupy, społeczeństwa. Uważam, że nie jesteśmy samotni. Jesteśmy tylko inni, odrębni, indywidualni, niepowtarzalni, oryginalni. I ta oryginalność, ta nasza wyjątkowość jest nieuznawana przez otoczenie. Jesteśmy niekiedy odrzucani przez ludzi, którzy nie rozumieją. Nie rozumieją naszej inności. Potrzebują konwencji. W samej naturze samotności leży to, że o samotności można mówić tylko wobec ludzi. A więc jest to określone odczucie relacji mnie w stosunku do innych osób. A więc pewnego stosunku społecznego. Jest to więc i doznanie indywidualne, ale jednocześnie jest to pewne doznanie społeczne. I tutaj charakter stosunków społecznych wydaje mi się mieć kolosalny wpływ na stwarzanie, jeśli nie bezpośrednio, wprost, mechanicznie pewnych obszarów samotności, to stwarzając pewną podatność na samotność jednostek o szczególnie uwrażliwionej psychice, bądź też jednostek, które chcą patrzeć, tak jak kolega to powiedział, bardziej zindywidualizowanie na świat. Wydaje mi się, że nieuwzględnienie tego makrostrukturalnego niejako uwarunkowania naszych zachowań, również bardzo indywidualnych, byłoby spłyceniem problemu. Oczywiście stosunki społeczne mogą kształtować poczucie czy doznanie samotności w sposób mniej i bardziej bezpośredni. Wtedy... To znaczy może być taka sytuacja, że człowiek jest w gruncie rzeczy wśród ludzi. Nie jest samotny w sensie fizycznym, że tak powiem. Nie jest izolowany od ludzi, a jednocześnie czuje się samotny. Socjolog amerykański David Risman napisał znaną i głośną książkę, którą wymownie zatytułował Samotny tłum. Jesteśmy w tłumie, ale jesteśmy sami. Socjologowie posługują się terminem agregatu społecznego. To jest mniej więcej tak jak w tramwaju. Jesteśmy tam w ścisku, odbijamy się o siebie, potykamy się o siebie, ale właściwie nic nas nie łączy. Nie jesteśmy ze sobą, fizycznej tylko obok siebie. Blachy, która, pewnego pudełka, w które nas tu wtłoczono. Ja myślę, że trzeba dokonać rozróżnienia pomiędzy samotnością a jednością, czy pojedynczością człowieka, żebyśmy za bardzo nie oskarżali społeczeństwa, bądź też nie oskarżali jednostki. Warto zwrócić się do pewnych rozmyślań ontologicznych na ten temat, czym jest samotność. Odwołam się tutaj do poglądów José Ortegi y Gasseta, wybitnego filozofa hiszpańskiego i niemieckiego jednocześnie, który powiada tak, że gdyby istniał tylko jeden byt, nie dałoby się sensownie powiedzieć, że jestem sam. W związku z tym moja pojedynczość, która może być odczuwana czy przeżywana jako samotność, jest zawsze uzależniona od moich stosunków ze społeczeństwem. Natomiast życie ludzkie, rozumiane jako rzeczywistość pierwotna i rdzenna, jest według Ortegi y Gasseta, zresztą nie tylko według niego, według wielu innych filozofów, jedynie moim życiem. Moim życiem. Życiem przez nikogo niezastępowalnym, niewymienialnym, nieredukowalnym. W związku z tym problem samotności jest problemem ontologicznym. W gruncie rzeczy jesteśmy swoją samotnością, czy jesteśmy swoją prawdą w samotności. W samotności, właśnie w samotności, czy może przede wszystkim w samotności, człowiek jest swoją prawdą. Natomiast w społeczeństwie skłania się ku temu, by być konwencjonalnością lub zafałszowaniem. I warto by w związku z tym dowartościować pojęcie samotności, czy doświadczenie samotności, jako doświadczenie swojej tożsamości, a nie tylko jako
doświadczenie opuszczenia, porzucenia. To jest niezwykle dojmujące doświadczenie, niezwykle tragiczne przeżycie nieraz. I Ortega y Gasset zwraca uwagę na to, że my tego doświadczamy na co dzień w życiu. Dlatego się boimy samotności, bo stwierdzamy, że w momencie, kiedy opanowujemy życie, kiedy jesteśmy już przekonani, że życie nasze jest zbudowane na wspólnocie, że jesteśmy mocni, wzmocnieni przez rodzinę, przez swoje dzieci, przez wartości, którym służymy, kiedy zaczynamy słowem życie znać dokładnie, kiedy wchodzimy weń w pełni, inni odchodzą. Mamy doświadczenie odchodzenia innych, śmierci, oderwania emocjonalnego, zerwania też fizycznego kontaktu. W każdym razie okazuje się, że to, co miało być naszą zdobyczą, naszym potwierdzeniem egzystencji wspólnotowej, jest poddane doświadczeniu odchodzenia, zmiany, zniszczenia. Właśnie z tego powodu rozpaczamy po stracie kogoś. Samotność jest w tym sensie biegunem naszej egzystencji, ale jest tym biegunem, czyli jesteśmy samotnością i jesteśmy samotnością w tym doświadczeniu i nie da się jej zredukować. Można powiedzieć, że nie ma człowieka, który by nie musiał przeżyć własnej samotności. Natomiast jeżeli uważa, że jej nie przeżywa, bądź robi wszystko, żeby jej nie przeżyć, to po prostu zastawia na siebie pułapkę. Pułapkę, która uchwyci go z czasem. Właśnie jest to pułapka czasu. Z czasem właśnie wtedy, kiedy poczuje nagle, że jest koło niego pusto. Kiedy poczuje, że jest mu źle, najzwyczajniej źle. W związku z tym ten biegun samotności, czy doświadczenie samotności jest istotne dla rozwoju osobowego człowieka. I zasługuje na inne spojrzenie, na spojrzenie pozytywne, na spojrzenie życzliwe. Na samotność, która zawsze kojarzy nam się z przeżyciem tragicznym, smutnym. Tak. I samo to słowo już nosi w sobie ładunek negatywnych emocji. Ale ja bym tutaj radził skorzystać z pięknych wierszy Haliny Poświatowskiej, wybitnej poetki, filozofki jednocześnie, która napisała kilka wierszy poświęconych samotności. Pytasz, co dźwigają w jukach wielbłądy podróżne? One niosą moje serce poprzez pustynię. Kiedy odszedłeś ode mnie, zostałam sama pod żółtym słońcem. Ziemia jest sucha i serca ludzi puste. Nie dla mnie bije źródło tkliwości. Czasem cię widzę, lecz wyciągniętymi rękoma dotykam tylko mojej myśli o tobie. Pytasz, co dźwigają w jukach wielbłądy podróżne? One niosą moje serce poprzez pustynię. Jest cała ziemia samotności i tylko jedna grudka twojego uśmiechu. Jest całe morze samotności. Twoja tkliwość ponad nim jak zagubiony ptak. Jest całe niebo samotności. I tylko jeden w nim anioł. O skrzydłach tak nieważkich jak twe słowa. Podziel się ze mną mojej samotności chlebem powszednim. Obecnością zapełń nieobecne ściany. Pozłoć nieistniejące okno. Bądź drzwiami, nade wszystko drzwiami, które można otworzyć na oścież.
Dojść do drugiego człowieka można poprzez otwarcie drzwi do siebie. Drzwi do siebie to znaczy miłości. To jest ten punkt, który pokazuje sens miłości, pozytywny sens miłości. Bo rzeczywiście, jeżeli samotność nie zostanie skonfrontowana, czy zderzona z miłością, jest tragiczna. Natomiast samotność, która ma w perspektywie miłość, która tę miłość przeżywa, odczuwa, marzy o niej, śni, wyobraża ją sobie, jest samotnością człowieka, który się rozwija, jest samotnością pełną nadziei. Najwartościowszym, można powiedzieć, stosunkiem czy relacją pomiędzy człowiekiem i człowiekiem jest miłość. Można byłoby zapytać, czym jest taka relacja, jeżeli mówimy, że samotność jest ontologiczną podstawą bytu ludzkiego. Ortega y Gasset ładnie mówi, że jest to próba wymiany dwóch samotności. Czy powiedzmy w personalistycznych ujęciach będzie to nie tylko próba wymiany, ale próba darowania siebie komuś drugiemu, darowania własnej samotności innej samotności. I z tego miałaby się narodzić więź, miałaby się narodzić relacja, która nie jest uzależnianiem się od drugiego człowieka. Właśnie nie jest czymś na kształt tramwaju, który zamyka nas w jakiejś jednej przestrzeni, ale jest bytowaniem odpowiedzialnym za własną egzystencję i bytowaniem odpowiedzialnym za egzystencję drugiego człowieka. Jednakże bez ingerencji, bez przymusu, bez zakreślonego terytorium. W tym kontekście chciałbym powiedzieć, że cierpienie wynikające z samotności wynika z niepoznania praw rządzących światem, wszechświatem. Jeżeli przyjmiemy, że istniejemy, że żyjemy w wielowymiarowej przestrzeni, to musimy sobie uświadomić, że jesteśmy w niej jakby punktem, który przyciąga i odpycha inne punkty. Swoistym mikrokosmosem obserwujemy na co dzień, że Ziemia jest takim punktem, ziarenkiem w makrokosmosie. Porusza się według praw niezmiennych, stałych. Obserwujemy dookoła niej planety, układy słoneczne, galaktyki, mgławice, których odbiciem na Ziemi są poszczególni ludzie, rodziny, grupy społeczne, całe narody. W procesie rozwoju, doskonalenia swojego ja następuje harmonizowanie się z tymi prawami rządzącymi makrokosmosem i tym samym mikrokosmosem, ludźmi. Działamy zgodnie z ich mądrymi zasadami. Włączamy się w nurt kosmicznej mądrości. Wszystko to dlatego, że przekraczamy samotność. Że szukamy siebie, tworzymy siebie. Szukamy poprzez samotność, przekraczanie cierpienia, radość. Zaprotestuję w swoim imieniu przeciwko 90% tego, co koledzy mówili, dlatego że mam wrażenie, że jesteście po prostu zafascynowani samotnością. Ja samotnością nie jestem zafascynowany, aczkolwiek uznaję i jestem skłonny zaakceptować twórczy aspekt samotności. Ale... ale pana przedmówca wspomniał również o twórczych aspektach przekraczania samotności. A propos właśnie przekraczania. Otóż jedną z tez, które tutaj koledzy wypowiedzieli, jest to, że samotność jest drogą do tożsamości. Czy nie warto również zastanowić się odwrotnie? Czy samotność nie jest kryzysem tożsamości? Taką tezę sformułował psycholog amerykański Ernest Schachtel, dla którego kryzys tożsamości człowieka współczesnego jest w ogóle jednym z zasadniczych symptomów alienacyjnych naszej epoki. Jest symbolem alienacji naszej epoki. Osobowość współczesnego człowieka jest, jeśli można tak powiedzieć, niezwykle poszatkowana, podzielona. Poruszamy się w wielości ról. Wszystkie te role są strasznie sformalizowane. Z chwilą, gdy przychodzimy do pracy, dostajemy wyciąg z naszych praw i obowiązków, które możemy przepiąć sobie na biurku i poza ten wyciąg właściwie nie musimy wykraczać. Ale w sytuacjach, gdy wymogi sformalizowane popadają ze sobą w konflikt, a wiemy z naszej rzeczywistości społecznej, że jest to sytuacja bardzo częsta, pojawia się problem zintegrowania różnych wymogów w człowieku, który jest jednością, który musi odnaleźć siebie. I w tym kontekście Ernest Schachtel mówi o kryzysie tożsamości, że my bardzo często jesteśmy definiowani, ale coraz rzadziej definiujemy siebie. To doskonała jest uwaga.
z tym, że nie widzę sprzeczności. Dlatego, że w tym, co zaprezentowałeś, mówisz o osobowości jako roli społecznej, od strony społeczeństwa. I rzeczywiście socjologiczne ujęcie osobowości z pewnością wtedy, kiedy mówi o samotności, musi uważać ją za kryzys. Musi, dlatego że Eoipso nie zajmuje się jednostką, zajmuje się strukturą bądź relacjami społecznymi. Przy czym nie chodzi mi tutaj o to, żeby odrzucać samą koncepcję samotności jako kryzysu tożsamości. Owszem, można o niej mówić także w odniesieniu do pojedynczej osoby, do jednostki. Wtedy mówimy o czymś takim jak psychoza, na przykład jak schizofrenia, dajmy na to. I to nie jest w sprzeczności z tym, że ta schizofrenogenność czy neurotyzacja, tendencja neurotyczna, która tkwi we współczesnych społeczeństwach, musi być obejrzana z drugiej strony, z takiej mianowicie, żeby poszczególna osoba nie stawiała siebie w pozycji roszczeniowej wobec społeczeństwa. Nam wmówiono, my jesteśmy zaprogramowani z góry, poprzez ideologię, filozofię, religię, światopoglądy różnego rodzaju, co do naszych niby predyspozycji czy uprawnień wobec społeczeństwa. W związku z tym wydaje nam się, że społeczeństwa są strukturami zbawczymi dla człowieka, ponieważ pozwalają przekroczyć samotność. Otóż są one zbawczymi dla człowieka tylko w pewnym stopniu. Chodzi o to, żeby uchwycić moc społeczną, pozwalającą terapeutycznie wpływać na nas, pozwalającą rozwijać się nam. I wydaje mi się, że trzeba by połączyć punkt widzenia osobowy z punktem widzenia społecznym i wtedy spostrzec, że można mówić po pierwsze o wielopoziomowym rozumieniu samotności, że są różne poziomy samotności, że trzeba by mówić o samotności negatywnej i pozytywnej, prawda? I wtedy jesteśmy pogodzeni. To znaczy, że można mówić o samotności jako formie patologicznej ewidentnie, można też mówić o samotności jako warunku sine qua non własnej egzystencji. Dopiero wtedy, jak się to zrozumie, jak się to zintegruje, jak się to pojmie, to ów strach czy tendencja do negatywnego ocenienia samotności zostanie zrównoważona czy zniwelowana po to, żeby ludzie, którzy wybierają na przykład modus życia samotnego, jest to wybór świadomy, jest to wybór, który łączy się z wielkimi wartościami, z wysokimi wartościami nieraz. Że to jest sensowny wybór, a nie wybór patologiczny, bo wtedy, gdybyśmy przyjęli tylko jedną miarę rzeczy, byśmy musieli od razu dokonać marginalizacji ludzi samotnych. Do tego doprowadzić nie można i trzeba po prostu powiedzieć, że samotność jest jednym z ważnych składników wspólnoty. Tak jak wspólnota jest jednym z ważnych składników samotności. I dopiero sprzężenie tych dwóch wartości, tych dwóch elementów, doświadczeń, przeżyć pokazuje, czy naprawdę jest samotność, ujawnia jej prawdę.